Księga Ezechiela, rozdział 34, część pierwsza. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, prorokuj przeciwko pasterzom Izraela. Prorokuj i powiedz im: pasterze, tak mówi wszechmocny Pan. Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie paśli. Czy pasterze nie powinni raczej paść trzody? Ezechiel prorokował przeciwko ludziom, przeciwko którym Bóg mu kazał prorokować. Prorokował przeciwko władcy Tyru, prorokował przeciwko Faraonowi. W końcu otrzymał proroctwo przeciwko przywódcom własnego narodu, bo tak należy rozumieć to określenie pasterze Izraela. Bóg uznał, że ci pasterze nie są dobrymi pasterzami, ponieważ pasą tylko samych siebie. Mleko wy zjadacie, wełnę wy się ubieracie, tuczne zażynacie, lecz owiec nie pasiecie. Słabej nie wzmacnialiście, chorej nie leczyliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zbłąkanej nie sprowadzaliście z powrotem, zagubionej nie szukaliście, a nawet silną rządziliście gwałtem i surowo. Ci ludzie, którzy pełnili w Izraelu funkcje przywódcze, czyli królowie, naczelnicy plemion, kapłani, nie pełnili swoich obowiązków, a korzystali ze swoich praw, wykorzystywali swoją pozycję dla osobistej korzyści. Robili to gwałtem, rządzili surowo. Ich rządy były trudne do zniesienia. Tak rozproszyły się moje owce, gdyż nie było pasterza i były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego. Rozproszyły się i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach. Po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. Przywódcy narodu tak prowadzili politykę, że naród padał ofiarą najazdów, nie miał warunków do rozwoju i ludzie byli rozproszeni, byli podzieleni, nie byli w stanie wspólnie niczego robić. Dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, ponieważ moje owce stały się łupem i ponieważ moje owce były żerem dla wszelkiego zwierzęcia polnego, gdyż nie było pasterza, a moi pasterze nie troszczyli się o moje owce, a sami się paśli pasterze, a moich owiec nie paśli, dlatego wy, pasterze, słuchajcie słowa Pana. Bóg zapowiedział, że rozliczy swoich pasterzy, ludzi, którym powierzył kierowanie swoim narodem, za to, że dopuścili do takiego poniżenia Izraela, do tego, że nastąpił upadek państwa. Tak mówi wszechmocny Pan. Oto ja wystąpię przeciwko pasterzom i zażądam od nich moich owiec i usunę ich od pasienia moich owiec. I pasterze nie będą już paść samych siebie. Wyrwę moje owce z ich paszczy. Nie będą już ich żerem. Ludzie, którzy przewodzili Izraelowi, zostaną pozbawieni swoich funkcji. Taki jest rezultat tego upadku narodu, który spowodowała nawała babilońska. Państwo przestało istnieć i ci, którzy sprawowali w nim kierownicze funkcje, już nie mają możliwości wykorzystywania ich dla swojej korzyści, a Bóg zatroszczy się o swój naród sam. Gdyż tak mówi wszechmocny Pan, oto ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je z pomiędzy ludów i zbiorę je z ziem. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę je pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Państwo przestało istnieć, ale Bóg zapowiedział, że dalej będzie się troszczył o swój naród, że będzie Izraelitów prowadził i wychowywał wśród tych narodów, wśród których ich rozproszy i w końcu sprowadzi ich do
ich ziemi i będzie nimi dalej kierował, będą dalej pod jego opieką i będą się mogli paść, będą w końcu w takich warunkach, o jakich marzyli. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Kiedy naród powróci do swojej ziemi, to Bóg zadba o to, żeby było mu tam dobrze i sam będzie sprawował nad nim rządy. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. Bóg zapowiada, że te wszystkie zadania, które powierzył przywódcom narodu, sam przejmie i będzie je wykonywał w taki sposób, jak powinno się to robić. Dziś wyznajemy Twe zmartwychwstanie, Odkupicielu światłości nasza, bo w Tobie życie nasze się staje wieczną radością na nowe czasy. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. I oczekując, aż przyjdziesz chwale, z wiarą, miłością, mocni w nadziei, chcemy być, Panie, Twymi uczniami, światłością świata i solą ziemi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi. Chrystus bowiem zmartwychwstały, w Twoje życie pokój wnosi.